Paulina Duda, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i pedagog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Agnieszka Kobryś, również koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i pedagog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o temacie rodzin zastępczych tutaj w powiecie drawskim. Na terenie naszego powiatu obecnie istnieje około 100 rodzin zastępczych i umieszczonych jest w tych rodzinach ponad 200 dzieci. W praktyce wygląda wasza współpraca z rodzinami zastępczymi? Każda rodzina zastępcza funkcjonująca na naszym terenie ma przydzielonego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź pedagoga, który współpracuje z daną rodziną zastępczą. Współpraca to jest oczywiście wsparcie szeroko rozumiane i po części nadzór nad rodzinami zastępczymi. A tutaj na terenie powiatu drawskiego jakie są formy pieczy zastępczej? Mamy trzy formy pieczy zastępczej, czyli są to rodziny zastępcze spokrewnione, są to dziadkowie bądź rodzeństwo, rodziny niezawodowe, czyli ciocie, wujkowie bądź po prostu osoby obce dla dzieci lub rodziny zawodowe, czyli jest podział rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz na terenie naszego powiatu funkcjonuje jedno pogotowie rodzinne. Dlaczego warto być rodziną zastępczą? Dlaczego warto? No przede wszystkim po to, żeby dać dom dla dziecka, które potrzebuje stabilizacji, bezpieczeństwa i miłości. A kiedy w tej całej procedurze prawnej rozpoczyna się wasze działanie w poszukiwaniu rodziny zastępczej? Nasza droga, że tak powiem, rozpoczyna się w momencie, kiedy otrzymujemy postanowienie z sądu dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej bądź wskazania kandydata na rodzinę zastępczą dla danego dziecka. Czyli tak naprawdę my jesteśmy jakby realizatorem postanowień sądowych. Wasza praca to szukanie rodzin zastępczych. Jak wygląda ta ciężka praca tutaj w poszukiwaniu tych osób, które mogą pomóc dzieciom? No niestety jest to bardzo ciężka praca, ponieważ kiedy wpływa do nas postanowienie, z którego wynika, że mamy dziecko bądź dzieci umieścić w rodzinie zastępczej, najpierw szukamy na terenie naszego powiatu, więc sprawdzamy rodziny zastępcze, które są u nas, czy są miejsca, czy wyrażają gotowość do przyjęcia takiego dziecka. Kiedy nie ma takiej możliwości, rozsyłamy zapytania na całą Polskę w poszukiwaniu takich miejsc, tak? Czy jest możliwość, aby rodziny zastępcze funkcjonujące w innych województwach mogły te nasze dzieci przyjąć do swoich rodzin zastępczych. Różnie to bywa, jest bardzo ciężko, ponieważ problem pieczy zastępczej to jest problem ogólnopolski i w całej Polsce brakuje takich rodzin zastępczych. Jakiego wsparcia wy jako placówka udzielacie rodzinom zastępczym? Zarówno nasze rodziny zastępcze, jak i ogólnie mieszkańcy powiatu drawskiego mogą skorzystać u nas z darmowych porad prawnych bądź darmowego wsparcia psychologa. Mamy również terapię systemową, która jak najbardziej też jest dla wszystkich mieszkańców powiatu drawskiego i również jest darmowa. Myślę, że najważniejsze pytanie, kto może zostać rodziną zastępczą? Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna, może zostać małżeństwo. Jest kilka wymogów, które ustawa nasza stawia naszym kandydatom. Natomiast to, co jest najważniejsze, o czym każdy kandydat powinien wiedzieć, który myślał, zastanawiał się kiedykolwiek o tym, żeby zostać tą rodziną zastępczą, czy może myślał, czy mógłby, to jest to, że zapewniamy badania psychologiczne i jeżeli kandydat, osoba zastanawiająca się nad tematem ma jakiekolwiek wątpliwości, może do nas się zgłosić, my odpowiemy na wszelkie pytania i przede wszystkim jeżeli nie ma pewności, czy ma predyspozycje, to nasze badania, które nasz psycholog przeprowadza, pokażą to, tak? Pokażą, czy ma predyspozycje, czy ma odpowiednią motywację. Oczywiście apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o to, aby pochylili się nad tematem pieczy zastępczej i zostania rodzicem zastępczym dla dzieci, które potrzebują, bardzo potrzebują tego domu stabilnego, które potrzebują miłości i bezpieczeństwa. A dzieci w jakim wieku trafiają pod waszą opiekę? Do pieczy zastępczej na naszym terenie trafiają dzieci w każdym wieku, od noworodków, które pozostają zostawione w szpitalu bądź odebrane ze szpitala, po nastolatków. Także tutaj przekrój wiekowy jest bardzo, bardzo różny. Warto dodać, że bardzo często wydaje nam się, że ten problem tak naprawdę nas nie dotyczy, a bardzo często dotyczy on naszych sąsiadów, bliskich, najbliższej rodziny i właśnie wtedy warto pochylić się nad tym tematem,
przyjść do nas, my serdecznie zapraszamy, wszystko wytłumaczymy i być może i to Państwo zostaniecie rodzinami zastępczymi dla naszych dzieci. Katarzyna Lewandowska, specjalista pracy socjalnej PCPR w Drawsku Pomorskim. Rodziny zastępcze z jakich form finansowania mogą korzystać? Są to świadczenia obligatoryjne i nieobligatoryjne. Obligatoryjne są to świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Natomiast nieobligatoryjne jest to szereg różnych świadczeń w zależności od potrzeb, tak? Jest to dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka, jeżeli dziecko posiada taki dodatek. Dodatek do wypoczynku, jeżeli rodzina zastępcza ma zamiar wybrać się, tak, na wypoczynek z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, które posiadają czy tam wychowują powyżej trójki dzieci, mogą ubiegać się o dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego. Każdej rodzinie zastępczej na przyjęte dziecko przysługuje świadczenie tak zwane jednorazowe, tak, czyli na pokrycie niezbędnych kosztów, wydatków związanych z przyjmowaniem tego dziecka. Nazywam się Grażyna Piskosz, mieszkam w Giżynie i prowadzę rodzinny dom dziecka. A jak dawno zaczęła się Pani przygoda z pieczą zastępczą? No dawno, bardzo dawno, 2003, drugi rok właściwie, no ale to chciałam dziecko adoptować, bo miałam troje swoich, a zawsze myślałam o czwórce dzieci, tylko że już nie mogłam więcej urodzić mojego dziecka. I zgłosiłam się do ośrodka do Koszalina i za pół roku odpowiedź dostałam, że no mam biologiczne dzieci, że nie mogę, że jestem gdzieś tam na szarym końcu do adopcji, nie? Ale zaproponowali, czy bym nie mogła zostać, nie zechciała zostać rodziną zastępczą, bo to też praca z dziećmi. No nie wiedziałam w ogóle, z czym się to je, ale powoli zaczęłam czytać, szukać. No tak, no zgłosiłam się w 2003 roku. Że tak, zrobiłam szkolenie jeszcze przed ten rok i że będę rodziną zastępczą. No i tak to się zaczęło. W 2004 roku, to już po roku takiego próbnego, no to zostałam pogotowiem rodzinnym. No i to było, trwało tak 10 lat. Przez mój dom ogromna ilość dzieci się przewinęła, ale praca, która się nie zdarzy dwa razy, nic to samo. To jest najlepsza praca, jaką sobie ktoś może wymarzyć, jeżeli lubi różnorodność, bo też dla takich spokojnych osób, bez większego temperamentu, to może nie. Ale jak się ma taki power pod piętami, no to na pewno polecam, bo to jest naprawdę fajna praca. Są wzloty, są upadki, to są przykre rzeczy, ale zawsze z tyłu głowy jest tak, że no gdzieś tak sobie myślę, że to dziecko płacze za tą mamą, ale ono nawet nie ma świadomości, że jest uratowane. Bo później jak się tak wgryzałam w tą pracę, to było widać często, że dzieci prawie umierające z głodu trafiały z interwencji nocą. Policja przywoziła i no trwało to. Później po 10 latach już byłam taka wyczerpana, bo ogromna ilość dzieci, no tam chyba blisko 170 było u mnie przez 10 lat umieszczonych, to jest naprawdę dużo. I już sił opadałam, no i napisałam wniosek o przekształcenie mnie na rodzinny dom dziecka. No i starostwo wyraziło zgodę i jestem rodzinnym domem dziecka, chociaż dokładnie nie pamiętam, bo to tyle lat, chyba 2012 może, gdzieś tak w tych granicach. Później już te dzieci, bo w pogotowiu to jest o tyle trudniejsza praca, że te dzieci przychodzą, bo to kiedyś było tam pół roku do roku i idą do rodzin zastępczych. To one, to rozstanie ciągłe z tymi dziećmi i dzieci ze mną było takie ciężkie i trudne. I tak naprawdę często było tak, że dzieci bardzo chore, ja zaczynałam szybko w te pędy leczyć i już nie zdarzałam. I albo trafiały z powrotem do domu na chwilę, ale trafiały. To taka była syzyfowa praca, a tutaj w rodzinnym domu dziecka to nie, bo jak na przykład już dziecko przyjechało, to było, ja pracowałam z nim i efekty naprawdę były no znakomite, no uważam, że bardzo dobre. Jak długo dzieci pozostają u Pani w domu? Ale Laura to jest 9 lat, 10 rok. Ta Agnieszka teraz, co poszła na Wojskową Akademię Techniczną, to 8 lat, jej siostra no tak samo. No różnie, nieraz się zdarza, że ktoś z rodziny weźmie, jakaś ciocia, jakaś babcia, nie? Ale na przykład Angelika, to akurat ona była w pogotowiu i ja poszłam na rodzinny dom dziecka, to ona już była tutaj też ładnych parę lat. I to ja ją ulepiałam
I ona dziś jest normalnym człowiekiem, ma tam 22-23 lata, ma swoje dziecko, uczy się cały czas, jest dobrą gospodynią, radzi sobie z gotowaniem, o dziecko dba, o siebie dba, no nic więcej nie mogłam sobie wymarzyć. A Angelika też ciężkie miała dzieciństwo, to lata trwało, żeby to wszystko w głowie, bo takie dziecko jest też bardziej takie zamurowane jak gdyby. No ale cieszę się, że jest normalnym człowiekiem i będzie na pewno, bo i Niunia ma taką fajną, jestem taką przeszywaną babcią. Dzieci przyjeżdżają, te co już powychodziły. Powiem panu, że fajnie jest właśnie być rodziną zastępczą, a nie pogotowiem, bo pogotowie nie ma takich efektów pracy, a tu jak na przykład jedna jest w Akademii Wojskowej, druga jest w Technikum Leśnym w Goraju, trzecia jest w liceum, na psychologię chce zdawać. Ja jestem dumna, po prostu. Pani, jak tak panią słucham, to wcześniej wspominała pani, że to praca, ale to chyba nie praca, to chyba pasja i taka no, duża rodzina. Wie pan co, na pewno to jest pasja, to trzeba być wariatem, żeby się tym zajmować. Nie to tak, bo zawsze mamy najniższą krajową lub mniej niż niższa krajowa. To ciężko powiedzieć, że to jest praca, bo wszędzie, gdzie bym poszła, to po iluś latach mam stażowe, a to jest wieczne umowozlecenie. I wiecznie z czegoś się od nas oczekuje, no to to jest pasja, ale myślę, że ktoś jak ktoś jest taki urodzony do bycia w takim kręgu dużym, to no nieważne już są później pieniądze, ważne są takie efekty. I powiem panu tak, no tu dzieci z Kalisza były, co już są dorosłe, mają swoje rodziny, ale to jest ciągle, że te dzieci przyjeżdżają. Gdzieś tam ja gdzieś, kiedyś na wyrostek, nie na wyrostek, na woreczek żółciowy byłam w szpitalu, to telefony, coś jest, ciociu stało, gdzieś to idzie pod tą pantoflową i ja naprawdę jestem szczęśliwa, że to tak, że te dzieci lubią tu być i że na przykład Angelika w Wałczu mieszka, no ciociu mogę przyjechać. No tak, nie może, bo wszystkie pokoje, 11 sztuk jest zajęte, ale już teraz, jakiś czas temu mówię, przecież dziewczyny są w internatach, przyjeżdżaj w tygodniu, a w sobotę będziesz wyjeżdżać do domu. I tak, bo te dzieci jednak tu mają rodzinę, cały czas telefon, jak tam mają kłopot, to co jak zrobić, co jak załatwić, to już nigdy te dzieci nie są obce. Już zawsze są, tu mają to takie punkty zaczepienia, nie? No. Myślę, że to jest pasja, ale ja zresztą pół wioski zakaziłam. Tu jest w Giżynie chyba najwięcej rodzin zastępczych. 5 może? W Kaliszu? Przecież nikt nie ma, żadna gmina nie ma tyle rodzin zastępczych, co ma Kalisz, gmina Kalisz. Są 3-4 rodzinne domy dziecka, a wszystkich jest chyba 5 albo 6. I tych rodzin zastępczych to naprawdę jest mnóstwo tutaj, bo ja ciągle też opowiadam, ludzie słuchają, bo też może ktoś tam powie, że o, bo dzieci to takie czy owakie. Dzieci, jak to dzieci, nasze biologiczne też psocą przecież. Ale trzeba też z tyłu głowy mieć, że co te dzieci przeszły, że one, ta frustracja, ten gniew nieraz z nich wybucha i to trzeba czasu, ale też trzeba być taką kwoką, trzeba być ciągle w domu. One te przychodzą ze szkoły, to no, cześć ciocia, może być, i tu uczę ich zawsze całe życie, że dzień dobry, jak ktoś jest, ale to jest cześć ciocia, dzień dobry, cześć ciocia. One muszą chcieć wracać do mnie, do tego domu, cieszyć się, że jak z wycieczki wracają, czy z kolonii, że witają się i cieszą się i moje te obiadki, to naprawdę, ja jestem taką kwoką i gdzie bym nie była, czy na festynie, czy tam staram się wozić je, żeby one obycia takiego społecznego nabrały i też a to ich tam podpuszczę, żeby brały udział w konkursach, nie, i widzą, że im to dobrze wychodzi, bo im jest brak odwagi, bo one zawsze były te gorsze w szkole, też te gorsze. A dziecko, jak od małego dziecka jest takie zawsze gorsze, to ono nie ma odwagi iść w tłum. I wtedy szuka sobie takiego otoczenia też takiego trochę gorszego, bardziej chuligańskiego, iż później nie ma zatrzymania, nie ma ratunku. Idzie w ślady rodziców swoich, nie? No myślę, że to trzeba lubić, ja to lubię. Śniadanie, obiad, kolacja razem? No razem. No grill razem, plewienie, bo ja mam duży ogród, 30 jarów z kwiatami, same kwiaty, altana tam. Plewienie też razem i cały czas głoczą.
ciągle razem. Wiadomo, że nieraz któreś tam odpadnie, nieraz duże dziewczyny zostają w domu sprzątać, a te małe grzechotniki, ja tak mówię, ja im tam takie kubki sypię, oni mają taką plastikową taczkę dziecięcą, to Lena tam pięciolatka wywozi mi i jest dumna z tego, że mi pomaga, nie? I też w ten sposób ja te dzieci uczę, bo te dzieci naprawdę nic nie potrafią. I na przykład sprzątanie. Wszystkie dzieci, jak tu trafiają, mówią, że jak wspominamy później, nie to, że były przerażone, jak tu żyć? No bo one z innych warunków, że tu się nie da żyć i są wystraszone. Ale ja tam kroczek po kroczku i mówię, zobaczcie dzieci, jak wszyscy będziemy odkładać na miejsce swoje rzeczy i jak ja pranie robię, bo ja robię pranie i rozkładam wam, albo wy co zabierzacie, co wasze i to trafi docelowo do miejsca, gdzie powinno trafić, to mówię, zobaczycie, że na przykład, bo codziennie sprzątamy tak z grubsza, ale w sobotę są takie już i mówię, jak wszyscy będziemy tak uczciwie odkładać to, gdzie trzeba w miarę, to zobaczcie, że wcale się trudno nie żyje i przekonały się, że faktycznie, ja mówię, papierki nie ma rzucania, wtykania, zatapczanik, bo to kiedyś ktoś musi wyciągnąć i zazwyczaj jak ja znajdę papierek, to będziecie wy. A tak mówię, tu jest kosz w każdym pomieszczeniu i mówię, zobaczcie, jakie to proste. Nawet mała Lena, rok i 8 miesięcy, nauczyła się migiem, bo do rączki jej dałam papierkę, bo ona uczona była na ziemię, no to dałam jej i prowadzę ją za rączkę. I później przyjeżdża koordynatorka dziś za miesiąc i ja tej Lence papierek, bo ona idzie stamtąd, ja ją wołam z drugiego pokoju i karteczkę miałam taką, zrzuciłam, nie? I mówię, zobaczycie, co pierwsze zrobi. A ona wchodzi, bo jeszcze rok i 8 miesięcy, taki mały karaluch i hap, nachyliła się, wzięła papierek, do kosza zaniosła. Mówię, to nie jest trudne, tylko trzeba być tą kwoką cały czas w domu i cały czas mówić, cały czas pokazywać. I też nawet starsze dzieci, jak trafiają, jak zobaczą, że to sprzątanie takiego ogromnego domu trwa do 45 minut wszystko, no to wtedy wszyscy dbają o tą czystość i na podwórku nie rzucamy papierków. Z początku wszyscy rzucają, wszyscy nowe dzieci zawsze utykają gdzieś po kątach, nie? Ale to jest miesiąc, dwa, trzy. No, myślę, że rok trzeba dzieciom dać, żeby te głowy troszeczkę się oczyściły, te serduszka z tęsknoty i zaczynają się dzieci uczyć. Ja też nie cisnę z nauką. Nawet jakbym nie musiała o której zostać, to niech zostanie, ale nie będę goniła do lekcji, bo ono i tak ma ciężki czas, bo nawet takiego małego kociaka, jak się zabierze, to ono miauczy i miauczy, bo chce tam do swojego i no tutaj to chyba w ten sposób, tylko czasu, bo to większość rodzin zastępczych myśli, że jak dziecko pójdzie przygotowane tak pięknie do szkoły, wyuczone jak na piątki, to ktoś zwróci na to uwagę, nie zwróci. I to my będziemy kierunkować te dzieci, my je w dalszym ciągu wychowujemy i prowadzimy w to dorosłe życie. I jak od początku zmuszamy dziecko do nauki, a ono jeszcze ma tysiąc złych rzeczy w głowie i w sobie, nie ma nauki, ono tylko dodatkowo jest stresowane, a mnie znienawidzi. Nie, i wszystkim rodzicom radzę, wszystkim znajomym rodzicom zastępczym, żeby nie kazać się uczyć tym dzieciom tak mocno, bo nawet gdyby to się miało okazać porażką jednego roku, to nic w skali dorosłości, co tam jeszcze kilka lat przed nami. I to premiuje, naprawdę. Moje dzieci na przykład, te, co się uczą dobrze, co kończą szkoły, co, to ja im tyle mówię, na przykład daję porównania, że jak się nie będziesz uczył na przykład, no to będziesz pracował, no powiedzmy, to nie jest jakaś tam haniebna praca przy miotle, czy tam na przykład u Duńczyka, tylko że zawsze za najmniejsze pieniążki, zawsze będziesz miał tą taką najmniejsze pieniążki. A mówię, zobacz na przykład, jak Jarek uczył się, mój syn, nie, czy tam córka, no to oni zarabiają trzy razy tyle, co ten pan, co zamiata ulicę, mówię, no to nie wiem, czy nie chcesz spróbować brać się za tą naukę. To procentuje, ale zmuszanie do nauki nie procentuje. To jest opór, bo koń jest taki, że jak mu za dużo na wóz nałożysz, stanie i nie będzie ciągnął dalej. Tak to wygląda. A jak wygląda ten proces, jak dzieci tutaj przyjeżdżają do pani, jak te pierwsze chwile, te pierwsze dni? My wszyscy, ja, stres, już jak dziecko wiem, że ma przyjechać, to żołądek boli, wystraszona jestem, wystraszona, no bo ja wiem, co to dziecko w głowie mi tu przywiezie, nie? Atak rodziny biologicznej, to jest taka agresja, takie
ciocie, babcie, wszyscy się zjawiają, wszyscy chcą odwiedzać i wszyscy chcą konty przeglądać i mówią dzieciom, ty się nie musisz jej słuchać, ona tu jest od tego, żeby ci dawała, podawała, ty nic nie musisz tu robić. Takie tam teksty. I to jest taki miesiąc ciężki. Później te dzieci umią sobie wypośrodkować. Cieszą się, że ktoś do nich przyjedzie z rodziny, ale już jak na ciocie źle mówią, to zabiorą się i wyjdą z pokoju, albo mi przyjdą i mówią, ciociu, ale a babcia powiedziała, że ty jesteś tam taka czy nie taka. Już widzę, że już ich serce boli. I to jest najgorsze, początek jest najgorszy z rodzinami. Z rodzinami, no dzieci wiadomo, że jak przyjeżdża, czy dzwoni mama, tata, babcia, ciocia i każdy swoje uwagi, to dziecko jest potrójnie nakręcone i no nie jest to dobrze. Także to trwa. Dzieci są tutaj do osiągnięcia pełnoletności? Jak będą chcieli, tylko że zazwyczaj się muszą usamodzielniać, bo za 1000 zł ciężko wysłać dziecko na studia, bo 1100 tam z groszami jest, nie? A ja im też odkładam pieniądze. Mają te dzieci tam po 25, po 30 poskładane. Nie, to nie są duże sumy, ale przez tyle lat to się uzbiera. Nie? 150 zł czy tam ile miesięcznie. I też to jest takie zabezpieczenie, żeby one nie czuły się takie, bo się boją samodzielności wszystkie dzieci, bez wyjątku. Ale to im daje poczucie takiego bezpieczeństwa. Nazywam się Angelika. Rozmawiamy dzisiaj w miejscu, w którym spędziła Pani dość dużo czasu. Jaka tutaj panuje na co dzień atmosfera? To jest tak dosłownie jak w rodzinie, tak bardzo rodzinnie. Nie czuję się tego wyjść w obcym miejscu, tylko są... Ciocia jest dosłownie jak taka mama, a wujek, no jak tata. Jak długo Pani była tutaj? 5 lat. I teraz gdzie? Teraz mieszkam w Wałczu. Już 4 lata. Chętnie Pani tutaj wraca? Tak, bardzo lubię tutaj wracać. Nie robię tego często, ponieważ jest spora odległość, ale no, uwielbiam tu wracać. Dlaczego? Bo to się dosłownie wraca jak do domu rodzinnego, którego przykładowo ja nie miałam. Jakie panowały między Wami relacje tutaj, między osobami, które przebywały łącznie z Panią tutaj w domu? No na początku trzeba się było się poznać, no bo jednak to są obce osoby. Ale z biegiem czasu się staje jak rodzeństwo. Jakie są plusy bycia takim wolontariuszem, można powiedzieć, jak pani, taką dobrą duszą? No jak? No widzi pani, mam 63 lata zaraz, no ale jestem taka pełna energii. Przecież jakby nie te dzieci, to ja bym umarła w tym fotelu. Upasłabym się pewnie tak. No nie, ja muszę być czynna i też mam po co żyć. I przecież moje dzieci są dorosłe. Syn, córka teraz 43 skończy, syn 42, następna 30. To są już klamoty wielkie, każdy na swoim, nie? A no, mam jeszcze adopcyjną córkę, nie? To 16, 17 skończy w lutym. Ale ja po prostu, no muszę być taka właśnie dla kogoś potrzebna. Ja to wiadomo, że robię przetwory, bo przecież robię tego setki, tysiące słoików. Robię kiełbasę, oni ze mną i tak ględzę im ciągle i ciągle i ciągle. Dziś rozmawiamy między innymi dlatego, żeby namówić innych, żeby się zdecydowali być rodziną zastępczą. A co mogłaby im pani powiedzieć, dlaczego warto? Tak jak pani, dlaczego? Dla siebie. Człowiek nie choruje, a nawet jak mnie bark teraz boli, to ja jestem zdrowa, bo wiem, że mam dzieci i nie mogę chorować. No proste chyba, tak? Że jak wszyscy mają grypę, no to ja wiadomo, oporządzę wszystkich, ja zawsze mam ostatnia. To nie jest tak, że ja sobie to wymyślam, bo ten z góry tak robi, że moje dzieci jak mają grzygaczkę i biegunkę, bo taka ta w listopadzie było, to ja oczywiście tak, ale na końcu, jak już dzieci były zdrowe, dużo tych kontaktów z PCPR-em, tych szkoleń, to jest uciążliwe, bo spraw jest ogromnie dużo. Do każdego dziecka z osobna inne sprawy. Dokumentów wypełniania, biurokracja jest ogromna, co mnie to zabija. Ja nie znoszę papierologii, no ale jak mus to mus. Na koniec chciałabym dodać, żeby wszyscy mieli takie ludzkie podejście, nieurzędnicze,
Począwszy od PCPR-u, no sądy, ale i szkoły, bo szkoły też, jak biologiczne dziecko pójdzie z oberwanym mankietem, to nikt do sądu nie składa wniosków, a jak dziecko z pieczy zastępczej pójdzie w podartej skarpetce do przedszkola, czy to są skargi pisane do PCPR-u, czy do sądu i też się rodzina zastępcza tłumaczy, że nie jest garbata, no, nie jest wielbłądem, no to tutaj po instytucje właśnie, co nasze dzieci tam są, bywają, powinni patrzeć normalnym okiem, bo wszyscy mamy domy i każdy może jedno dziecko przyjąć, chociażby do pieczy. I tak, tu niby rodzice zastępczy to się nachapią pieniędzy, ale nikt tych dzieci nie bierze jakoś. No, praca i tak jest fajna, pomimo to, że nie ma tu wielkich pieniędzy, ale uważam, że nigdy dwa razy dzień taki sam nie jest.